Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, dostojni goście, szanowni państwo. Serdecznie witam państwa na uroczystości, podczas której prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy najwyższe odznaczenia państwowe założycielom i działaczom Komitetu Obrony Robotników. Witam serdecznie pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów wraz z wicepresami Rady Ministrów i członkami Rady Ministrów. Pana Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pana Jarosława Kaczyńskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość. Witam członków kapituły Orderu Orła Białego na czele z kanclerzem orderu, panem profesorem Michałem Klajberem. Witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególne słowa powitania kieruję do osób, które w dniu dzisiejszym odbiorą z rąk pana prezydenta najwyższe odznaczenia państwowe. W uroczystości uczestniczą pani Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ministrami kancelarii oraz doradcami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uprzejmie proszę państwa o powstanie. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy orderem Orła Białego odznaczeni zostali w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności za działalność w obronie wolności słowa w PRL oraz na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Pan Mirosław Chojecki, działacz opozycji antykomunistycznej, współorganizator Komitetu Obrony Robotników, odpowiedzialny za powielanie pierwszych czasopism niezależnych, Biletyn Informacyjny i Komunikat KOR, współzałożyciel niezależnej oficyny wydawniczej Nowa, na emigracji członek Biura Zagranicznego Solidarności, producent filmów dokumentalnych o historii i kulturze Polski, prezes honorowy Stowarzyszenia Wolnego Słowa. W uznaniu
znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, pan Antoni Macierewicz, lider opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, twórca podziemnego pisma Głos, więzień polityczny, aresztowany ponad 20 razy. Pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie premiera Jana Olszewskiego, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej WSI, twórca i pierwszy szef służby kontrwywiadu wojskowego, przewodniczący podkomisji smoleńskiej. W latach 2015-2018 minister obrony narodowej, marszałek senior Sejmu RP 9 kadencji. Pan Piotr Naimski, działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, szef Urzędu Ochrony Państwa w rządzie premiera Jana Olszewskiego. W latach 2005-2007 wiceminister gospodarki i pełnomocnik rządu odpowiedzialny za dostawy surowców energetycznych. Poseł na Sejm 7 i 8 kadencji. W latach 2015-2022 pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Czcigodni Panowie odznaczeni, kawalerowie Orderu Orła Białego, wielce szanowny panie premierze, wielce szanowni panowie premierzy na czele z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, szanowne panie i panowie ministrowie, wielce szanowny panie kanclerzu kapituły Orderu Orła Białego, szanowni członkowie kapituły Orderu Orła Białego, wszyscy dostojni przybyli goście, damy i kawalerowie Orderu Orła Białego, wszyscy wielce szanowni państwo. To dla mnie wielki zaszczyt, a także i osobista przyjemność, że w tą 46. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników i tamtego ruchu ku wolnej Polsce mogę odznaczyć młodzież, która wtedy z odwagą do tego działania stanęła. Patrząc na panów przed momentem i zastanawiając się przed ostatnie dni nad tą dzisiejszą uroczystością, także w kontekście tego wszystkiego, co nas teraz otacza, tych walk, które dzisiaj toczą nasi sąsiedzi z Ukrainy o swoją wolną ojczyznę, myślałem sobie, że łatwo jest być w opozycji, w demokratycznym i wolnym kraju, gdzie możesz powiedzieć, co chcesz i poza tym, że ktoś się z tobą nie zgodzi, to nic ci nie grozi. Ale ciężko jest zebrać się na odwagę, mając świadomość tego, że ci, którzy ostro protestowali przede mną, bardzo często zginęli. Tak jak ginęli żołnierze niezłomni i ci, którzy byli w antykomunistycznym podziemiu w latach 50. aż do lat 60. XX wieku. I po tych latach 60., kiedy można mówić, że żadnej wielkiej zorganizowanej działalności opozycyjnej, niepodległościowej nie było, młodzież przesiąknięta też duchem harcerskim jej służby ojczyźnie decyduje się
stanąć twardo po stronie robotników z Radomia, Ursusa Płocka. Po tamtych wydarzeniach w 1976 roku. Akcentuję to, bo oczywiście były wcześniej organizacje, w których panowie działaliście, tak jak pan minister Antoni Macierewicz, który już wtedy wcześniej zbierał podpisy, pisał listy protestacyjne razem ze swoimi kolegami, koleżankami przeciwko zmianie konstytucji, w której wpisano przewodnią rolę Związku Sowieckiego nad Polską. Ale żaden z tych ruchów nie przybrał tak poważnego wymiaru jak ten. A było sprawą oczywistą, że ten ruch opozycyjny, ten ruch sprzeciwu wobec władz komunistycznych, który faktycznie będzie miał echo społeczne, może być śmiertelnie niebezpieczny. Niestety nie tyle w tamtym czasie dla władz komunistycznych, co śmiertelnie niebezpieczny dla jego uczestników. Nikt wtedy nie wiedział, jakie mogą być skutki działalności opozycyjnej, jakie mogą być w gruncie rzeczy skutki sprzeciwu, zwłaszcza kiedy miało się 20 kilka lat i było się człowiekiem młodym, przed którym było całe życie, który potencjalnie mógł nie skończyć żadnych studiów, mógł mieć złamane życie zawodowe, mógł mieć złamane życie osobiste, mógł spędzić całe lata w więzieniu, powiem więcej, mógł zginąć, mimo tego, że były czasy gierkowskie, że wydawałoby się, była odwilż, była taka niby odnowiona Polska, znacznie swobodniejsza, trochę lepiej się żyło, ludzie wzięli oddech. Nikt nie wiedział, bo wszyscy doskonale rozumieli, że żyją w kraju, który znajduje się w gestii mocarstwa, które jest za naszą wschodnią granicą i że w istocie to na Kremlu podejmowane są decyzje co do losów tych, którzy ośmielają się sprzeciwiać. I że los tych, którzy tutaj pilnują interesów sowieckich, też zależy od decyzji na Kremlu. Właśnie o to, żeby tego nie było, panowie walczyli. Dzisiejszej młodzieży trudno sobie w ogóle taką sytuację wyobrazić. Jestem dumny, że mogę panom te odznaczenia wręczyć w tę 46. rocznicę i mogę przeprosić, że wolna Polska po ponad 30 latach dopiero honoruje panów tym najwyższym obecnym u nas w tej chwili odznaczeniem. Odznaczeniem bardzo ważnym, bo odznaczeniem, które było zawsze wtedy, kiedy Polska była wolna. Tak się działo, że wtedy, kiedy Polska była zniewolona w taki czy inny sposób, ci, którzy ją niewolili, jakoś nie bardzo akceptowali to odznaczenie i ono zaraz znikało. Nawet nie próbowano go specjalnie przekształcać, zmieniać, po prostu przestawano je nadawać, po prostu przestawano je uznawać. Dlatego ono dla wolnej Polski jest tak ogromnie ważne. Dlatego ma tak wielkie znaczenie. Dziękuję za tamten niezwykły czas. Dziękuję za wszystko, co wtedy panowie zrobiliście i co przecierpieliście także i odbywając wielokrotnie kary więzienia, będąc aresztowanymi, prześladowanymi na różne sposoby. Dziękuję, że wytrzymaliście to wszystko. Dziękuję także waszym najbliższym, że to wytrzymali, bo przecież to była ofiara, którą podejmowały całe rodziny. Nie byłoby tej dzisiejszej wolnej Polski, w której możemy dzisiaj żyć i w której dzisiaj możemy się także i spierać, gdyby nie było tamtego bohaterstwa, gdyby nie było tamtej wielkiej odwagi, gdyby nie było tego ryzyka, które panowie wtedy na siebie wzięliście. Ogromnie za to dziękuję. To dopiero potem do tego, co robiliście wówczas, do tej pomocy, którą realizowaliście, do tego, że się zorganizowaliście, dołączyli inni. Niektórzy złośliwie mówią nawet, że wtedy, kiedy już było wiadomo, że nic strasznego się za to nie stanie i że nikt nie zostanie za to rozstrzelany czy skazany na karę śmierci w inny sposób. Czy nie zostanie wywieziony na Syberię albo po prostu nie zniknie nagle bez wieści. Dziękuję za to, że mimo wszystkich cierpień i problemów, które was wtedy spotkały, nie zeszliście z tej drogi do samego końca, aż Polska tą wolność odzyskała w wyniku przemian, które nastąpiły w 1989 roku i później. Dziękuję również za udział w tych przemianach. Mam pełną świadomość,
że kiedy Polska była już wolna, to wiele dróg w polityce się porozchodziło. I dzisiaj też mamy u nas wiele politycznych sporów. I także i wśród nas, jak tutaj jesteśmy, są różne poglądy. Ale muszę powiedzieć, że wręczając to odznaczenie panom, co do jednego nie miałem, nie mam i nigdy nie będę miał wątpliwości, że każdy z panów, niezależnie od tego, czy w swoich działaniach ze sobą się zgadzacie, czy nie, jako przyjaciele i koledzy, którzy kiedyś razem prowadzili działalność, zakładali Komitet Obrony Robotników, że jesteście przeświadczeni, tak jak ja jestem przeświadczony, że każdy z was czyni to z głębokim przekonaniem, że czyni to dla wolnej Polski, dla jej umacniania, dla realizowania tego jej obrazu, który w sercu niesiecie i który tak bardzo byście chcieli urzeczywistnić, czyli z najlepszych patriotycznych pobudek, jakie mogę sobie jako człowiek wyobrazić. I za to także dziękuję wam z całego serca. Dziękuję wam za wszystko, co uczyniliście wtedy na wielu polach tej działalności sensu stricto niepodległościowej, niemalże bojowej, pomocowej, ale także i wydawniczej, ale także i jako autorzy artykułów w wydawnictwach, także jako prowadzący wydawnictwa podziemne, ale także jako prowadzący wielkie wydawnictwa, czy największe, jakie wtedy było, którego książki drukowane w tak zwanym podziemiu wędrowały do ościennych krajów znajdujących się za żelazną kurtyną, będących pod rosyjskim butem i jak dzisiaj uśmiechają się niektórzy, powodowały, że sfery intelektualne u naszych sąsiadów uczyły się polskiego po to, żeby móc te książki czytać. To także jest ogromna, nieoceniona do dzisiaj zasługa. Nie wspomnę już o tym, że gdybyśmy chcieli spojrzeć na to głębiej, to jest też to i wielka zasługa dla rozwoju wolnego rynku w Polsce i biznesu później, bo ilu ludzi nauczyło się działalności wydawniczej po drodze, w najtrudniejszych warunkach, to dzisiaj i później wiele wydawnictw powstało właśnie prowadzonych przez nich. Choć tak jak mówię, często drogi się porozchodziły. Ale to jest w tym momencie bez znaczenia. Chcę podziękować także za to wszystko, co było robione w wolnej Polsce. Dziękuję za to z całego serca. Dziękuję panom ministrom za działalność niezwykle twórczą już w wolnej Polsce i dla wolnej Polski, dla wzmacniania jej suwerenności i niepodległości. Panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi przede wszystkim z całego serca dziękuję za Wojska Obrony Terytorialnej. Dzisiejsze czasy, to co mamy dziś, pokazuje, jak niezwykle ważna to była decyzja. Trudna, bo współuczestniczyłem w rozmowach na ten temat, jak to zrealizować. Pan minister spotykał się ze mną i przedstawiał swoje propozycje. Były daleko idące, ale rozumiałem, że taka potrzeba jest i okazała się ona absolutnie słuszna, ta diagnoza, którą wtedy pan minister postawił. To właśnie dzięki temu dzisiaj z powodzeniem są Wojska Obrony Terytorialnej, świetnie te wojska funkcjonują, gromadzą młodych ludzi nastawionych, którzy chcą służyć ojczyźnie na tyle, na ile mogą w swoim życiu, różnie zorganizowanym, ale mogą się realizować. I są gotowi bronić ojczyzny. I pomagają. I ludzie to widzą, odczuwają, przynoszą pomoc w bardzo trudnych sytuacjach. A dzisiaj gotowi są stać z bronią w ręku, gdyby ktokolwiek chciał zagrozić naszemu bezpieczeństwu i spoistości terytorialnej naszego kraju. Ogromnie, panie ministrze, za to dziękuję. To jest pana kolejna zasługa, która, wierzę w to głęboko, przechodzi do historii i będzie pamiętana przez pokolenia. Panu ministrowi Piotrowi Naimskiemu z całego serca dziękuję za Baltic Pipe i za dywersyfikację dostaw gazu do Polski. Panie ministrze, ja wiem najlepiej, ile pan pracy, serca i stresu włożył w to, żeby ta inwestycja mogła być zrealizowana od początku do końca, bo pracowaliśmy nad nią razem od pierwszego dnia, kiedy pan minister objął swój urząd. Dziękuję za nią, bo śmiało mogę powiedzieć, że jest pan ojcem tego gazociągu, który de facto już jest gazociągiem działającym. W najbliższych dniach będziemy mieli jego otwarcie. W styczniu uzyska pełną moc.
Bardzo za to dziękuję. To było wizjonerskie. Obie te decyzje i o dywersyfikacji, też niesiona tym, do czego popchnął nas kiedyś, mówię nas, bo wtedy też przecież byłem już z panami w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, pan prezydent Lech Kaczyński, który mówił o dywersyfikacji wtedy, który był ojcem pomysłodawcą gazoportu i który tak silnie wracał cały czas do tego, że musimy zdywersyfikować źródła dostaw. Dziękuję, że pan minister to zadanie w tak perfekcyjny sposób wykonał. Bardzo wielu nie wierzyło w to, że to się w ogóle da zrobić. A jest. Nie tylko, że nas na to stać, ale że jesteśmy w stanie to zrealizować, mimo wszystkich przeciwnych wiatrów. Dziękuję za to z całego serca. To wielki wkład dzisiaj w wolną Polskę. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za obecność tutaj w Belwederze. To jest wielkie wydarzenie. Wydarzenie, które, tak jak powiedziałem, powinno mieć miejsce już dawno. Ale Bogu dziękuję, że to mnie właśnie jest dane to, że mogłem panom te odznaczenia wręczyć jako człowiek, który właściwie praktycznie nie pamięta czasów, kiedy powstawał KOR, bo miałem wtedy 4 lata, ale urodziłem się w kraju, który nie był wolny i wychowałem się w kraju, który nie był wolny. Nie walczyłem o wolną Polskę, bo byłem za młody i wyjąłem dla mnie także czyli pokolenia panów dzieci. Dziękuję za to w imieniu pokolenia panów wnuków i cieszę się, że mogłem tej młodzieży, która 46 lat temu z odwagą, jaką trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić, tak naprawdę zaczęła w kolejnym pokoleniu tą walkę o wolność, która ostatecznie zakończyła się zwycięstwem, czego nigdy nie przestanę gratulować, że mogłem panów dzisiaj uhonorować. Niech żyje Polska. Dziękuję, panie prezydencie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Mirosława Chojeckiego. Tak, tak, to już 46 lat, kiedy ci dwaj panowie zakładali KOR. Bo ja tam dołączyłem trochę. W tym naszym ruchu uczestniczyła ogromna ilość ludzi, którzy właściwie zostali w życiu społecznym. To znaczy w życiu społecznym jako uczestnicy różnych organizacji, różnych partii politycznych i tak dalej. Ja sam, dzięki właściwie KOR-owi, zamiast być spokojnym pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych, liczyć te jądra, prawda, te elektrony, zająłem się czym innym. Te setki osób, wśród nich i ja, zmieniły swoje życie. I ja jako producent filmowy wraz z kolegami wyprodukowałem ponad 300 filmów, których dotyczących historii, dotyczących kultury, które oglądało kilkadziesiąt tysięcy widzów. I ja myślę, że to jest także pokłosie KOR-u.
że mnie i moim kolegom udało się tak zmienić własne życie, żeby ono było bardziej pożyteczne. Dziękuję. Dziękuję panu. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Antoniego Macierewicza. Panie prezydencie, panie prezesie, panie premierze, szanowni panowie premierzy, ministrowie, wszyscy państwo tutaj obecni, przede wszystkim rodziny. Tych z nas, którzy dzisiaj jesteśmy odznaczani najwyższym odznaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej, które tak naprawdę przyjmujemy w imieniu tych, którzy walczyli o niepodległość. Tak naprawdę przyjmujemy w imieniu pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy imienia Romualda Trauguta, Czarnej Jedynki. Bo to właśnie harcerze tej drużyny, to właśnie harcerze tej drużyny wypracowali program niepodległościowy, którego istotą było budowanie niezależnych instytucji społecznych, które będą jawnie działały w państwie okupowanym. W państwie okupowanym przez Sowietów, gdzie, tak jak trafnie powiedział pan prezydent, życie ludzkie było przez cały czas pod znakiem zapytania. Zwłaszcza tych, dla których niepodległość była najważniejsza, a przecież każde pokolenie, począwszy od 1945 roku, każde pokolenie Polaków walczyło o niepodległość. Po Armii Krajowej, żołnierze niezłomni, po żołnierzach niezłomnych, robotnicy, po robotnikach, rolnicy, potem studenci, kolejne fale Polaków robiły wszystko, żeby odzyskać niepodległość. Jak było trudno wypracować taką koncepcję niepodległościową, która pozwoli odbudować niepodległe państwo, która pozwoli sprawić, żeby nie tylko młodzież, ale całe społeczeństwo skupiło się wokół działań niepodległościowych. Trzeba podziękować bohaterskim robotnikom z 1976 roku. Trzeba podziękować studentom z duszpasterstw akademickich, bez których akcja pomocy robotnikom to najważniejsze wydarzenie, które otworzyło drogę solidarności dla Polski. Byłoby niemożliwe. Ale także części tych kolegów z Klubu Inteligencji Katolickiej z Wojciechem Arkuszewskim na czele, którzy do nas dołączyli. Trzeba im podziękować za odwagę, za determinację, za to, że coś, co wydawało się wówczas absurdalne, niemożliwe, szaleńcze, a nawet atakowane ze strony części ludzi o ideach niepodległościowych. Jak możecie podejmować jawną działalność wtedy, kiedy Sowieci tutaj panują? Ale to był czas, w którym było to oczywiste, w której Polacy już chcieli odrzucić sowietyzm. Nie byłoby latającego uniwersytetu, gdyby nie ksiądz kardynał Karol Wojtyła, który z nami się spotkał w listopadzie 1976 roku i na propozycję stworzenia uniwersytetu latającego powiedział: tak, Kościół jest dla was, Kościół jest otwarty, Kościół jest dla wszystkich, którzy będą mówili prawdę o wartościach narodowych, o wartościach chrześcijańskich, o prawdziwej historii Polski. W ten sam sposób powstały później związki zawodowe, partie polityczne, wydawnictwa. Powstawały kolejne instytucje, które miały odbudować niepodległość Rzeczpospolitą. I tak się stało. Przyszedł następny ruch, ten wielki ruch po strajku z 14 sierpnia 1980 roku. Tak właśnie narodziła się Solidarność.
Nie byłoby to możliwe bez bohaterskich harcerzy. Ale nie byłoby to możliwe bez Jana Olszewskiego, Andrzeja Grabińskiego, Władysława Siłę-Nowickiego i innych uczciwych, prawdziwych prawników. Tych, którzy wiedzieli, że niepodległość jest najważniejsza, że warto swoje życie, swoją pracę, swoją rodzinę, wszystko poświęcić dla niepodległości. To właśnie w domu Jana Olszewskiego po 17 lipca wieczorem 1976 roku przedstawiłem plan powołania Komitetu Obrony Robotników, który wcześniej opracowaliśmy z Piotrem Naimskim, z Krzysztofem Łączyńskim, z Wojciechem Fałkowskim i z innymi członkami pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy. To idea harcerska, to idea niepodległości, to wartości chrześcijańskie i narodowe były źródłem odwagi, takiej odwagi, jaka dzisiaj jest niezbędna dla prawdy o zbrodni smoleńskiej, dla obrony tej prawdy, która dla Polski jest niesłychanie ważna, bo państwo polskie, które tej prawdy nie będzie mówiło, nigdy nie utrzyma niepodległości. Dlatego też dziękuję panu prezydentowi, panu prezesowi, panu premierowi, panu ministrom, wszystkim państwu, bo przecież ta formacja harcerska, która wtedy założyła Komitet Obrony Robotników, później podjęła realizację uchwały o lustracji. To ta formacja później rozwiązała sowieckie wojskowe służby informacyjne. To ta formacja właśnie później rozpoczęła. To tylko dzięki jej pomocy powstała Komisja Badania Zbrodni Smoleńskiej. I bardzo dziękuję wszystkim członkom tej komisji, którzy odważnie, mimo ataków, mimo próby ich zniszczenia, doprowadzili do tego, że raport o prawdzie smoleńskiej, o zbrodni smoleńskiej został opublikowany. Jest wśród nas obecny pan profesor Kazimierz Nowaczyk, reprezentujący komisję. Panie profesorze, na pana ręce składam najserdeczniejsze podziękowania. Panie prezydencie, dziękuję za ten niezwykły zaszczyt dla tych, którzy działają na rzecz niepodległości, bo to pokazuje dzisiejszej młodzieży, jakie wartości i jakie działania należy podejmować wtedy, gdy Polska jest zagrożona. A dzisiaj jest ona zagrożona najbardziej i utrzymanie niepodległości jest najważniejszym działaniem, które wszystkich nas musi łączyć i tworzyć jedność narodu wokół rządu i państwa polskiego. Dziękuję. Dziękuję, panie marszałku. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Piotra Naimskiego. Panie prezydencie, panie premierze, panowie premierzy, państwo ministrowie, wszyscy tutaj obecni goście, niektórzy z was to koledzy w pracy przez ostatnie 50 lat. Nie ukrywam, że ta dzisiejsza uroczystość daje mi satysfakcję. To może tak nie należy mówić o sobie, ale powiem, jaką daje mi satysfakcję. Otóż mam tu w klapie miniaturkę krzyża harcerskiego ze stopniem harcerza Orlego. Ten stopień harcerza Orlego został mi nadany ponad 50 lat temu za prowadzenie pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy Czarnej Jedynki. To była duża satysfakcja dla mnie wtedy. Drugi moment dużej satysfakcji to był 23 lipca
1977 roku. Wtedy zwyciężył KOR. Tego dnia zostali zwolnieni ostatni więźniowie, którzy byli w aresztach i więzieniach od czerwca poprzedniego roku. I tego dnia również i mnie udało się wyjść z Rakowieckiej. Komuniści cofnęli się. Cofnęli się i to było zwycięstwo. To był mały, malutki krok na drodze do niepodległości. I to była duża satysfakcja. Harcerską drogą do niepodległości. To jest tytuł książki napisanej przez dr Justynę Błażejowską o historii KOR-u. Tak jakoś to sobie pomyślałem, że od harcerza Orlego do Orła Białego. Przez 30 ostatnich lat to były nieustanne zmagania z mojego punktu widzenia z celem bardzo określonym. A mianowicie chodziło o to, by niezależność energetyczna naszego kraju była uzyskana, bo uważałem i coraz więcej osób dookoła uważało, a dzisiaj w zasadzie wszyscy na szczęście, że niepodległości bez energetycznego bezpieczeństwa w kraju nie będzie. Po 30 latach to długo trwało. Tę rosyjską pętlę zrzucamy. Za 4 dni w Szczecinie niektórzy spośród nas spotkają się i będzie to uroczyste uruchomienie tego gazociągu do Norwegii. Powiem tak, dziękuję Polsce za uznanie tego, co robiłem przez 50 lat. Dziękuję za uznanie tego, co było 40 parę lat temu, ale bardzo dziękuję za to, co było w ciągu ostatnich prawie 7 lat. To nie byłoby możliwe osiągnięcie tego sukcesu bez wsparcia pana prezydenta, panów premierów, Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego, bez kolegów z rządu, administracji, spółek bezpośrednio zaangażowanych w ten projekt. Nie byłoby możliwe bez oparcia w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. To jest oczywiste. To jest wspólny sukces. Pomyślałem sobie, że ten orzeł biały ma wiele piór i te pióra należą się bardzo wielu osobom. Przede wszystkim naszym rodzinom, mojej rodzinie. To są te lata mierzone w godzinach, tygodniach, miesiącach nieobecności mojej dla rodziny, za co przepraszam. Być może ten dzisiejszy order troszkę w minimalnym stopniu im to wynagrodzi. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, proszę o powstanie. Nastąpi odprowadzenie pocztu sztandarowego.
Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Dziękuję Panie Prezydencie. Zapraszam osoby odznaczone do wspólnego zdjęcia z Panem Prezydentem.